Witamy Państwa, wszystkich szczerych niebocentryków. Kolejny film. To jest historia, niestety historia, ale to już historia ta, która sięga ery, która była ta pierwsza era. To była era łączników. Wtedy doszło do buntu. No i co się stało? No i to właśnie mamy dowody tego, co się stało. My tutaj żeśmy od jakiegoś czasu tutaj grzebali w tym temacie. Ja nawet grzebałem, znaczy przypadkowo dowiedziałem się o pewnych dowodach w 2013 roku. To kolega mnie tutaj na to, no on mnie jakby naprowadził, nie? No i popatrzmy. On właśnie grzebał tutaj w dnie Oceanu Spokojnego. No i mi pokazywał, że to jakaś eksploatacja była i tak dalej. Ja mówię, jaka eksploatacja i tak dalej. Później jak się przyjrzałem innym jeszcze sprawom, że w Atlantyku jest to samo, w Indyjskim to samo. No i tam był inny temat, jeszcze niebocentryzmu jeszcze nie było. To był gdzieś styczeń, luty 2013. Dopiero od kwietnia, 16 kwietnia był niebocentryzm. No i słuchajcie, co to jest? Bo to tak, powiedziałem, że to niecki oceaniczne. W porządku. Temperatura minus 174,6, ścięła łączniki, wszystko się zwaliło i tak dalej. Woda zalała. I się zalało. No i one wypełniły, woda wypełniła, znaczy no jak to, co zostało roztopione później, wypełniło niecki oceaniczne. No ładnie powiedziane, niecki. No to tak brzmiało, jakby było niecka była czymś normalnym. No a czym właśnie dzisiaj są te niecki? Czym one są już teraz? Niecki. Te niecki oceaniczne, to nic, to według mnie, no, mamy jeszcze też tutaj też na temat dowody, Państwo też dogrzebiecie, to są wykopy kopalniane, kopalni odkrywkowych. I była straszliwa grabieżcza eksploatacja. No proszę, to jest dzisiejsza. Ale takie podobne struktury znajdziecie na dnach oceanu, jeżeli tam jest do osiągnięcia, powiedzmy, tych takich materiałów podobnych, że takie różne tak zwane uskoki oceaniczne, to się tak dokładnie nazywa. Uskoki są takie właśnie, wszystko analizują wszędzie, ktoś tam tak patrzy, tu jest uskok, tu jest uskok. To właśnie to coś takiego. Dziś to właśnie się nazywa kopalniami odkrywkowymi. O, to co tutaj tego. Tutaj mamy te właśnie specyficzne struktury. Tak, specyficzne struktury. Jak popatrzymy na przykład na wysokości dna oceanów, to też zobaczycie, że tam powiedzmy są jakieś takie właśnie schodki. Tak, my nie możemy tych zdjęć już dziś znaleźć. Natomiast jeśli Państwo pogrzebiecie i znajdziecie, to bardzo prosimy, żebyście nam przysłali na maila. No właśnie, bo sobie to, słuchajcie, wygrzebiecie, no bo ja to swojego czasu to widziałem, no słuchajcie, to było już kilka lat temu, nie? Ale możecie pogrzebać. No i słuchajcie, co mamy tutaj dalej? No dobra, kopalnia, wykop, no to co? Co się kopało? Co się kopało? To tak powiemy ogólnie, bo są jeszcze szczegóły. Co się kopało? Korzenie łączników. Korzenie i w ogóle cała ta roślinność i wszystko było nasączone energią. Więc wyrzynało. Wszystko było przerabiane. Ale no i teraz pytanie, gdzie było przerabiane? To było tu przerabiane? No, część było tutaj przerabiane, ale część było wywożone, wiecie gdzie? Na zewnątrz. Ale zostały dowody. Niestety, no, maszyny też poleciały, o, ja bym tak powiedział, poleciały przez otwory na zewnątrz. To, co jest potrzebne, ten jakiś tak zwany korzystny urobek, on też, to, co się przerobiło już, gotowe, to też poleciało na zewnątrz, przez otwory na biegunach. I jeszcze będziemy jeszcze o tym mówić w następnych filmach, ale na razie, powiedzmy, tak to wyglądało, że to się wywoziło. Maszyny już, powiedzmy, bo nie zdążono po prostu ich zrobić przed aktem sprawiedliwości. Wywieźć, no to trzeba było je po prostu później zdemontować. No i to zdemontowano, żebyśmy nie widzieli tego.
O, żebyśmy tego nie widzieli, tych dowodów. A to zostało też nam sprzedane, że to są wszystko góry. To jest akurat kopalnia dzisiejsza. To jest nieważne. Ale są jeszcze takie efekty. No wiecie, jak pracują maszyny i zwozi się odpowiednim sprzętem, robi się takie urobki potężne. Takie potężne stożki kopalniane. O, takie coś. Ja osobiście to widziałem, taki stożek. To ma są hałdy, tak. Taki stożek to był Góra Ararat. W Turcji z lotniska w Erewaniu w 1982 roku. Świetnie było to widać. Ja to nazywałem Fujiyamą. Fujiyama to też jest stożek kopalniany. O, coś takiego. To możecie sobie znaleźć może więcej takich. Jeszcze mamy Argentynę, taki bardzo ładny stożek kopalniany. Tak, zaraz pokażę, ale chcę wspomnieć, że Fujiyama według mnie mogła być wulkanem, czyli piecem hutniczym. No właśnie, czyli... Mogła być wulkanem, ponieważ widzimy tutaj, że coś się tutaj nam wylewało. Także Fujiyama mogła być właśnie tym piecem hutniczym. Tutaj to na pewno jest wulkan. Tylko powiem Państwu, że już nie pamiętam, gdzie, ale to sobie posprawdzacie. Co będę mogła, to polinkuję. Tak, co przecież tu polinkujemy. Tutaj mamy ten z Argentyny. A, ten z Argentyny. To jest na pewno... Stożek tak, pokopalniany. To jest na pewno hałda. Hałda, generalnie, tak. Generalnie, jak się to nazywa? Hałda, zwałowisko. Tak. Bądź nasyp. A maszyna to jest zwałowarka. To też Państwu zalinkujemy. Możecie sobie sprawdzić w internecie. To sobie wszystko znajdziecie. Pracuje. Aha, no i teraz tak, no widzicie, teraz nam to sprzedane jako góry. No i teraz co z tym fantem zrobić? To nas sprzedane jako góry. No tak, ten materiał, który wtedy był, on był inny niż tego nam się wydaje, że to nie żadna skała. To wtedy nie była skała, bo w tej erze łączników nie było coś takiego jak skała. To jest bardzo ważne, tylko było coś innego. To była tak zwana gąbka. Ale to jest oddzielny temat. To jest oddzielny temat, ślady tej gąbeczki, właśnie to znaleźliśmy, ale to jeszcze raz. Ale to jest, a więc chcemy po prostu Państwu tylko powiedzieć, powiedzmy tak, czym są oceany, morza i te tak zwane, to co się sprzedaje, takie właśnie, takie coś, a nam się sprzedaje jako góry, a to są... Hałdy. Hałdy. Kopalniane. Kopalniane, tak. Hałdy kopalniane. O, to tak chciałem właśnie to powiedzieć. No i to, co jeszcze to mamy? Co jeszcze mam nam, co możesz pokazać? Nie wiem, czemu nie mogę otworzyć. Dobra, nieważne, jest wiele innych grafik, ale ogólnie chodzi tylko o zasadę. O, tu jest ta Ararat. To jest? Nie, to nie jest ta. O, tu jest Góra Ararat. No dobrze. Góra Szefa. No ja to widziałem osobiście w 1982 roku, w lutym. Byłem wtedy studentem w Moskwie. No i po prostu wycieczka do Erewania, stolicy Armenii. No i proszę, no i ja to patrzę i patrzę, to jest Fujiyama. Ale te stożki, słuchajcie, one są na całym świecie. I to jest właśnie skutek właśnie działania takich odpowiednich maszyn. No i środków, odpowiednich środków transportu. No i, ale to sprzedano nam dzisiaj jako góry. No niektórzy mówią, są piękne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po to, żeby ukryć. Maszyny sprzątnięto. Znaczy to szczegóły to jeszcze opowiemy, powiedzmy w następnych filmach, bo to jest materiał przeogromny. Maszyny ukryto, wywieziono na zewnątrz. To co zostało, te resztki. To co się już tutaj nie dało wytargać, no to właśnie zostały i sprzedano nam jako góry. O, już tak. Schematycznie powiedziałem. Dobrze? Może dobrze. Jeszcze czas? Tutaj jest jeszcze ta góra, ten nasyp w Argentynie i tutaj widzimy w tle, ile jest tych... Nasypów. Ja jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi właśnie o tą historię bardzo starożytną, właśnie sprzed epoki lodowcowej, sprzed aktu sprawiedliwości, to powiem Wam, że te fakty, które się wyłoniły odnośnie eksploatacji ziemi,
to właśnie te fakty, bo jeśli się Państwo rozejrzycie, my tutaj zalinkujemy kilka materiałów i spójrzcie sobie swoim okiem na to, bo co, tak jak Mariusz wspomniał, 70% ziemi to są oceany, 30% ziemi to są też wyeksploatowane tereny bardzo silnie i tak naprawdę to albo jeden, albo parę procent zostało tej ziemi niewyeksploatowanej. I teraz tak naprawdę, jeśli chodzi tutaj o całą teorię związaną z UFO, jeśli rzeczywiście obcy z innych planet najechaliby Ziemię, wyeksploatowali ją praktycznie prawie że w 100%, to co oni tu jeszcze robią? To co oni tu jeszcze robią? Co oni chcą teraz eksploatować? No i widzimy, w ten sposób powstaje tak pytanie za pytaniem i tak dalej. Nie? No więc no, Państwo tutaj możecie też dojść do odpowiednich wniosków. No możecie mailem wysłać, znaczy jakąś informację mailową możecie dać. No tutaj schematycznie już to Państwu powiedzieliśmy. No na pewno coś oni wytwarzali, co wywozili na zewnątrz, bo tam jest cywilizacja diabelska. Coś, co im było bardzo potrzebne i w dalszym ciągu oni tu są. Eksploatują co prawda resztówkę, ale przede wszystkim to eksploatują nas, Polanów. Tak. I to też po coś oni tu jeszcze są i to się nie pokrywa jakby z tymi teoriami UFO, no bo skoro już wzięli to, co mieli wziąć, to po cholerę tu dalej są. Więc słuchajcie, mamy tutaj, wyodrębnia nam się kolejna rzecz, bo mamy, jak się okazuje, parę rodzajów gór. Jedne to są pozostałości po drzewach łącznikach, drugie to, ale my to o tym szerzej powiemy, nie? Tak, drugie tak. To są skamieniali giganci, kolejne to są sztuczne wulkany i jeszcze kolejne to są właśnie nasypy. Także o tym jest materiał dzisiaj powiedzieć. Aha, jeszcze bardzo bym prosiła Państwa, żebyście sobie znaleźli, jak mi się uda, to zalinkuję. Znajdźcie sobie skamieniały las w Stanach Zjednoczonych. Tam są przepiękne skamieniałe gałęzie, nic innego, tylko gałęzie, pocięte równiutko. Są dziś przepiękne i wyglądają jak kamienie półszlachetne. Akurat tak skamieniały. No, coś w sobie miały takiego, że tak pięknie skamieniały. Natomiast spójrzcie tam w otoczeniu, co jest. Tam są właśnie te hałdy. Tam pewnie gdzieś jest też stożek przypominający wulkan. I tam przerabiano, pocięto właśnie gałęzie, bo to na pewno nie były drzewa, bo wtedy nie było takich małych drzew. Tak. I nie było takiej struktury drzewa, która dzisiaj jest. Tak, nie zdążono po prostu tego posprzątać. I to zostało jako nazwano skamieniałym lasem. No, ale teraz mamy dowody, bo chciano nam to wszystko schować, że jak sprzedać, jak to góry, jakieś no struktury, no i to takie tam, wiecie, jak to się nazywa tam. Tak jak już mówiłam, że nam się sprzedaje to dziś po to, żebyśmy akceptowali ten system i żebyśmy go uważali za piękny. No ale jak się spojrzy na to z innej perspektywy, no to nic w tym pięknego nie ma. Tak jest. I my jeszcze też dojdziemy, słuchajcie, my jeszcze tutaj przerobimy Tatry, no nasze Tatry, Morskie Oka tam i tak dalej, bardzo blisko, ale to już będzie następnym jakimś tam którymś razem opowiemy tutaj rzeczy. Na razie chyba byłoby tak. Wszystko? Chyba wszystko. Wszystko, tak jest, wszystko. Podsumowując, Niecki Oceaniczne to są wielkie urobiska. Tak. Wyrobiska kopalniane, kopalni odkrywkowych. Kopalni odkrywkowych. I mamy na to dowód, bo zalinkujemy Wam to, co Państwu pokazaliśmy, czym są kopalnie odkrywkowe i jakie struktury po nich zostają.
Także no nie ma bata. No ziemia była wyeksploatowana. I tyle według nas. No i tak jest tutaj, to na razie zostawiamy, na razie tutaj, bo to jest, Państwo możecie dalej, jest już schemat, jest szkielet, no to teraz już Państwo możecie sami grzebać. No, ciekawie będzie. A kto ma ochotę, niech się dzieli z nami swoimi przemyśleniami. Tak jest. To co? Dobra, wszystko. Zdrawiamy, do następnego. Dobra, na razicho.